Zacznijmy może eksplorację od kuchni. Zobaczcie, nadal całe wyposażenie zostało w tej pięknej willi. Tutaj mamy najprawdopodobniej zmywarkę. Tak jest. Lodówka. To chyba piekarnik. Zgadza się. Jak widzicie, kuchnia jest kompletna. Ale widzę tutaj niedopałek blancika. Byli tutaj jacyś niegrzeczni chłopacy lub dziewczyny. Wejdziemy teraz do salonu. O kurde, jaki piec. Piecyk rewelacja. Zamknijmy drzwi, by pokazać cały kształt. Tu najprawdopodobniej były książki. W 100% nie jestem pewien, ale takie regały robiono właśnie na książki. Jestem w szoku, po prostu willa jest niesamowita. Wow, kominek cały w marmurze. Sprawdzimy, czy jest światło. Nie ma. Niestety w tej willi światła nie ma. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Wybita szyba. Ślady dewastacji. Są i będą w każdym opuszczonym obiekcie. Bo w końcu i tak ktoś znajdzie to miejsce. Czy to będą miejscowi, czy ludzie z zewnątrz. W końcu i tak willa zostanie rozszabrowana i rozwalona. Ale ładne wykończenia drewniane. To chyba szafa, tak. Zdobienie na drzwiach, mosiężne klamki. Tutaj co mamy? Toaleta. Wszystko na złoty kolor zrobione. Tapeta już niestety odchodzi. Wow, ale jazda. Thank you.
lustro. Witam się z wami ponownie. O kurde, zobaczcie jaki efekt. Świetna sprawa. Jesteście gotowi na setki pepolów? Zlew nieziemski. Zastanawiam się, czy poleci woda jeszcze. Niestety, zakręcona jest woda. Drodzy widzowie, zapraszam na górę. Grzyb wyskoczył na suficie. Z roku na rok będzie coraz gorzej. Grzejnik wmontowany w ścianę. Tutaj drzwi główne. Schody obite wygładziną. Tu mamy klucz do domu. Wejdziemy teraz do góry. W prawo czy w lewo? Oto jest pytanie. Dobra, lecimy w lewo. Kolejne pomieszczenie. Dywanik. Tu chyba ptaszek wleciał i już nie zdążył wylecieć. Szkoda, że nie ma więcej wyposażenia. O kurde, jaka wanna. Toaleta. Kolejny pusty pokój. Grzejnik. Bardzo ładnie zakryte wszystko jest. Estetycznie wygląda. To chyba wyjście na balkon. Na pewno. Teraz wejdziemy do drugiej części willi. Kurde, bardzo szkoda, że nie ma wyposażenia. Jeśli by było, zapewne zapierałoby dech w piersi. Tutaj mamy balkon. Wow. Ale pięknie wszystko wygląda. Szafy też puste.
tej strony lustro. Tu kolejna szafa. Każdy element garderoby przemyślany i bardzo ładnie rozmieszczone wszystko. O kurde, ta łazienka jeszcze piękniejsza. Zobaczcie tą kabinę prysznicową. Takiej skomplikowanej baterii jeszcze nie widziałem. Bidet. Z drugiej strony kibelek. I zlew. I kolejny blancik. Jeszcze raz zerknijmy na całą łazienkę. Jak dla mnie rewelacja. Dobra, idziemy dalej. Jestem przekonany, że kolejne puste pomieszczenie. Tak jest. Kolejny balkon. Czy też taras. I na końcu willi mamy schody na samą górę. Coś wycieka. Nie wiem, czy nie z kaloryfera. No to wygląda. Usiężne klamki. W każdych drzwiach w zasadzie. Idziemy dalej. Tu coś jeszcze mamy. Kolejna toaleta. Idziemy do góry. Willa ma bardzo dużo pomieszczeń. Musiała tu mieszkać wielodzietna rodzina. Poddaszu. Również nic nie ma w pomieszczeniach. Zobaczcie, ile terenu ma ta willa. Dobra, zobaczymy teraz resztę pomieszczeń. Thank you.
Zauważcie, że w każdym pokoju jest zlew. Kolejne szafy. I znów pokój ze zlewem. Jakby to nie była prywatna willa, powiedziałbym, że to hotel. Tutaj jakiś najmniej zadbany kibelek. Kabina prysznicowa. A w niej pełno zwłok owadów. Tutaj mamy chyba nawet szerszenia. Tak. I ostatnie już pomieszczenie. O kurde. Jeszcze można wejść wyżej. Zobaczcie, wszystko wykonane z drewna. Zerkniemy jeszcze, co znajduje się na strychu. Zobaczcie, że kiedy podnoszę, obniża się obciążnik. Skonstruowane, żeby było lżej podnosić klapę. 5-kilogramowy pojemnik pomaga w otwieraniu tej klapy. Co mamy na strychu? To już wszędzie pusto. Kiedyś był tutaj ul. Dachówki na wymianę. Dobra. Na poddaszu nic ciekawego. Klapa zamknięta. Powoli będziemy schodzić na dół. Zerkniemy jeszcze do piwnicy. Mało brakowało i prawie ją przeoczyłem. Co tutaj mamy ciekawego? Cała elektronika. Być może to było pomieszczenie, w którym przetrzymywano wino. Kto wie?
zapasowe kafelki. A tutaj mamy kotłownię. Zobaczcie, wszystko wygląda jak nowe. Konkretny piec. Tutaj już mamy wejście. I doszliśmy i do pralni. Dodatkowa wanna. Zobaczcie, jaka ładna pralka. A tutaj chyba wirówka. Z Oriona. O kurde, ale fajny telefon. Zabytkowy. Tu kolejne puste pomieszczenie. Wyjście na taras. Możemy jedynie zerknąć. Tutaj jakaś spiżarka. Najprawdopodobniej trzymano tu żywność. Toaleta. Z piwnicy to chyba tyle. Byliśmy w każdym pomieszczeniu. Moi drodzy, powoli będę kończył urbex. Zwiedzanie willi zakończy się w tym miejscu, ale pozostańcie jeszcze chwilkę, pokażę wam trochę okolice. Szwajcaria jest naprawdę bardzo pięknym krajem, więc warto zostać i zobaczyć, co dla was jeszcze przygotowałem. Na razie, trzymajcie się, miłego oglądania i widzimy się jak zwykle w piątek o godzinie 20:00.